Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, dzisiaj został rozdany kolejny skin USP Kill Confirmed, więc gratuluję serdecznie oczywiście. A jak chcesz wygrać takiego pięknego bołego rękawiczki, czy tutaj jeszcze dwa takie skinki, no to oczywiście wpłacasz z kodem CROXY, no to szansę oczywiście taką masz. 5 dyszek dajmy na to, wpłacasz i masz szansę wygrać każdego z tych skinów, no i oczywiście jak uda ci się wygrać, to powiadomienie z takim prezentem oczywiście dostajesz, a my zaczynamy dzisiejszy odcinek jakąś batelką, klasycznie, no i oczywiście klasycznie również do wygrania jest skin. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz, no i oczywiście użyj kodu CROXY. Na CSGO skinsie, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście ten magiczny zielony guziczek i wpisujesz oczywiście kodzik CROXY przez 2x 10% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyneczka na start za free. Zapraszam oczywiście do skorzystania, jak osobą pełnoletnim jesteś i chciałbyś sobie zakręcić skrzyneczką. 5000, no mam tutaj 6200, więc bitwa jak najbardziej na plus. Taki skromny bym powiedział profit, ale jak zaczynamy z profitem, no to nie ma co narzekać, tak? Skrzynia Pumpkin, no ta skrzynia kosztuje dosyć sporo i nie wiem, czy chcę w nią wjeżdżać aż tak bardzo. Może tutaj niech dwie polecą i weźmy najmniej na to underdoga i zobaczmy, czy coś takiego miałoby w ogóle tutaj sens. Bitwa na 3 osoby. Dawno takiej bitewki nie robię, no i zobaczmy, czy ten underdog okaże się tutaj, nie wiesz, nie, to jest niesamowite, no dlaczego, no, to, czy ty to widzisz, stary? Pierwsza skrzynka i Ruby wypada, no to jest niepojęte, no przecież jakby to był... Po co ja to zmieniam? Po co? Zawsze tak się dzieje, no po prostu zawsze, no to jest... Dobra, never mind, lecimy w jakąś następną skrzynię. Voodoo, niech będzie, 1200, kosztuje taka na buście, więc wjedziemy sobie w 4 takie i zobaczmy. Zostanie nam 2 koła, no wtedy, no trochę nam to komplikuje dalszy, że tak powiem, przebieg tego filmu, no ale mam nadzieję, że tutaj ta skrzynka, no fajny skinek do trafienia. Jest Butterfly, więc fajnie by było go dostać. Mamy za to rękawiczki, za 1500, jedna taka, 1200, no dobra. W granicach tolerancji, tak? Tutaj ten Kukri, no fajny byłby skinem na pewno, ale no niestety tylko musimy się MP7 zadowolić. No tutaj również mocny syf, no i ostatnia skrzynia. No przypominam, że wydaliśmy 5 koła na tą bitwę, więc fajnie by było, jakbyśmy wyszli na plus, no ale my to... No chyba, no nie, jednak nie przegraliśmy. No dobra, no coś tam zwróciło nam z tego, co, że tak powiem, zainwestowaliśmy. Nie była to zbyt dobra decyzja, wbić się w tą skrzynkę. No ale mam nadzieję, że skrzynia Weapon tutaj, no, będzie ciutkę lepszym wyborem, bo to jest taka skrzynka, no, CS-owa, tak? Takie skrzyneczki oczywiście możemy sobie w CS-ie otworzyć. Jak sobie kupimy kluczyk, no to oczywiście taka skrzyneczka, no, może zostać przez nas otwarta, no ale właśnie, no szansa, że tutaj coś dostaniemy ciekawego, no jest dosyć mała, no bo oczywiście są skrzynki CS-owe, tak, no to ja bym tutaj na wiele nie liczył, no ale mam nadzieję, że ta skrzynka tutaj coś nam sympatycznego rzuci, bo jest to do trafienia, między innymi AK Case Hardened czy AWP Lightning Strike, to jest taka skrzynka, którą lubię sobie wrzucić na bitwę w momencie, gdy już tak wiem, że jest trudno tutaj na filmie, więc zobaczymy, czy tutaj faktycznie się to otwarcie tejże skrzyni opłaci na tej bitwie. 783 zł, no to jest przewaga, no dosłownie. Czekaj, co? Mi się wydawało, czy on miał więcej i mi pokazało, że to ja wygrywam. Albo po prostu ja jestem ślepy. No dobra, 5 koła, tyle jeszcze mamy. Mamy trochę tokenów, ale no to, no to nie jest to, tak? Ja tutaj muszę trafić, muszę. Dragon Lorkę próbujemy, celujemy. No wtedy byśmy mogli wjechać w tak naprawdę 5 skrzynek, tak? No dobra, ryzykujemy. No to jest, no to jest właśnie to. Ja lubię to ryzyko w momencie, gdy... No wiem, że się po prostu sypie, tak? Ale pamiętaj, że jak oczywiście grasz za swoje, no to za tyle, ile możesz przegrać, tak? Pamiętaj, żeby nie podejmować żadnych właśnie głupich decyzji, jak pan prowadzący. Ja sobie lubię takie, no czasem pochopne decyzje podjąć, tak? No ale chyba znacie mnie dobrze. 4 skrzynki jeszcze, no to niestety pusto, jeszcze 3. Jest jeszcze szansa, że ta Dragon Lorka nam poleci w tych 2 ostatnich skrzyniach? No mam nadzieję, że tak, no ale no robi się już naprawdę... No oddychać nie możemy, tak? Zobaczmy, ostatnie otwarcie, czy będzie Dilorka? No niestety nie ma.